kochani, to znowu ja. Dzisiaj, kochani, pozdrowienia z Bieszczad. Powiedzcie mi, też tak macie, że gdziekolwiek byście jechali i chcecie chwilę odpocząć, wiecie, oczyścić umysł, żeby nie myśleć o pszczołach, to wiadomo, że pasiekę po drodze spotkamy. Mało tego, kochani. Ja oczywiście jestem na tej wycieczce z pszczelarzami, więc tutaj temat pszczół jest poruszany, ale nie tylko z pszczelarzami, więc wiecie, zawsze można pogwarzyć na temat pszczelarskie też z innymi osobami, a nasz widelec będziemy mieć jednego pszczelarza więcej, a jak nie pszczelarza, to chociaż miłośnika pszczół. Ale kochani, korzystam z sytuacji, żeby Wam troszeczkę pokazać fajnych klimatów. Zobaczcie, tutaj pewnie są nasi pszczelarze postawieni na spać. Co prawda nie jestem w takim fajnym miejscu, bo to fajne miejsce to jest tam gdzieś, tam. Tam, o, paluchem się nie pokazuje, ale jak te chmury by zeszły, to właśnie tam są te piękne góry, które było widać jeszcze przed chwileczką. Tutaj jest piękna rzeka, pewnie lodowata. Nie wiem, co Wam jeszcze tutaj pokazać dla tych, którzy tutaj nie byli. Warunki faktycznie muszą być ciężkie w górach. Powiem Wam, pasiekę, którą minęłam, troszeczkę zrobiło mi się przykro. Piękna pasieka, stare ule, różnego typu. Nie dam rady się zbliżyć, wiecie co, to jest pasieka daleko od szosy. Widać, że prywatny grunt, jakby była troszeczkę bliżej, wiadomo, że mogłabym się zbliżyć, troszeczkę popatrzeć. Jedynie, co mi się rzuciło w oczy, to chyli się ku upadkowi, kochani. Powrzewracane ule, pochylone, które kłaniają się już praktycznie ziemi. Część jeszcze stoi. I zawsze się zastanawiam, czy to jest pasieka, o którą ktoś dba, czy tam są jeszcze pszczoły, czy nie ma. Jak one sobie radzą w takiej opuszczonej pasiece, zaniedbanej, zostawionej samym sobie. Więc kochani, pamiętajcie, że zanim zaczniecie pszczelarzenie, przemyślcie, czy na pewno jesteście w stanie poświęcać odpowiedni czas na pszczoły, ze względu na to, że musicie też później komuś przekazać obowiązki. To nie jest tak, że opiekujemy się samemu. Też nieraz zastanawiam się, jeżeli by mi się coś stało, kto przyjdzie do moich pszczół? Bo tak naprawdę w domu rodziców już mam starszych, oni są pszczelarzami od ponad 30 lat, ale dzieci nie za bardzo, no nie, no nie każdego damy radę namówić na to, żeby był z pszczołami. Więc jak się to mówi, to jest odpowiedzialność. Mamy takie coś z tyłu głowy, że jeżeli coś się stanie, musimy liczyć, kochani, na kolegów, koleżanki, pszczelarzy. I tu Was zawsze zachęcam. Poznajmy się, wspierajmy się, bo nigdy nie wiadomo, co się komu stanie i kto komu pomoże. Ale nigdy nie pozostawiajmy pasieki samej. Bądźmy przygotowani na to, że jeżeli coś by nam się stało, to że musimy pogodzić się z tym, że sprzedajmy. Nie musimy sprzedawać sprzętu, pszczół. Zamknijmy, poukładajmy ładnie, zróbmy sobie z tego skansen na czas, bo może wrócimy jeszcze do pszczelarstwa. Ale pszczół, kochani, nie pozostawiamy samym sobie. Pamiętajcie, że pszczoły to żywe istoty. Nie możemy ich zostawić na pasiece bez opieki. To nie są dzikie roje, które gdzieś tam same pouciekały, same się zadomowiły i już są skazane na własne życie, że przetrwają lub nie, ale w takim dużym skupisku takie pszczoły wymagają naszej pomocy. Więc tutaj, kochani, nie zostawiamy pszczół, sprawdzamy, czy nasze ule stoją, i pomagajmy sobie nawzajem, zapytajmy nieraz kogoś chorego, starszego pszczelarza, może ktoś miał wypadek, może ma ciężką sytuację w domu, czy czasem nie trzeba mu pomóc, czy możemy go odwiedzić na pasiece, czy może potowarzyszyć, a może czegoś nas jeszcze nauczy. Pamiętajcie, to, że my mamy 30 lat pszczoły, to nie znaczy, że jeszcze się czegoś nie nauczymy. Pszczelarz uczy się całe życie. I kochani, jak się to mówi, głupi umiera. Tak mówią, przepraszam, powtórzyłam. Więc wszyscy, którzy mają super wiedzę, przepraszam, ja uważam, że będę się uczyła długo, 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 one i tak mnie zaskoczą. Miłego!